Yo, siemka, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Punker i oczywiście kolejny odcinek z naszego przeznaczenia. A więc tak, w tym odcinku sobie byśmy porozmawiali z resztą tych bandytów, mam nadzieję, że zdążymy. Tutaj zostało nam ich parę jeszcze, w sumie to dość dużo. O, tam Torus jest, pilnuje bramy nam. I jeszcze na początku chciałem podziękować bardzo panu Trokowi o tym, że wspomniał i powiedział mi o tej żółtej tabliczce, która jest w tym jeszcze, jak on się zwał? Zwał się on Biblioteka Uczonych. W tej Bibliotece Uczonych jeszcze pominąłem taką jedną żółtą tabliczkę, która będzie nam potrzebna, żeby otworzyć świątynię Adanosa, ale to nie wracając się po nią ani nic, zrobimy sobie to później, jeżeli będziemy potrzebowali tego. Oczywiście, że będziemy tego potrzebowali, ale w tym momencie tego nie potrzebujemy, więc zrobimy to później, wrócimy się tam kiedy indziej. I tutaj co jeszcze? Zauważyłem, że jest tutaj blizna i tak trochę niedopatrzenie ze strony twórców tego moda, bo ponieważ jak grałem w edycję rozszerzoną, pierwszą część, chodzi mi o moda oczywiście, no bo twórcy Gothica 1 nie tworzyli żadnej edycji rozszerzonej, tylko to jest mod, to było takie zadanie, że blizna umarł i tak trochę niedopatrzenie ze strony tego przeznaczenia, że tutaj jest blizna w tym obozie bandytów, no ale to... Można było przewidzieć, że takie coś będzie, w końcu inni twórcy moda i zdarza się takie coś, ale może będzie miał ciekawe zadanko. Zobaczymy, co on tutaj powie, jak się wydostał w ogóle itp. No panie, zaczekaj chwilę, ja cię znam. A to ty narobiłeś nam tych wszystkich kłopotów w starym obozie i zniweczyłeś plany Gomeza związane z zajęciem wolnej kopalni. Pamiętasz mnie? Przykro mi, ale ja cię nie znam. Haha, czy twoją twarz można zapomnieć? O, właśnie. Czy twoją twarz można zapomnieć, koleś? Charakterystyczna twarz, ca, bardzo śmieszne. Pośmialibyśmy się razem, ale jakoś nie mam na to nastroju. No dobra, cieszę się, że pamięć mnie nie zawodzi. Ty też chronisz się tu przed prawem? Coś w tym rodzaju. Jak ten los potrafi płacać figle? Jeszcze niedawno byłem magnatem, jeden z najbardziej wpływowych ludzi wewnątrz bariery. Miałem wszystko. Najlepsze jedzenie, napoje, kobiety, służbę. Teraz siedzę tutaj na tej starej ławce i cieszę, gdy Fred poczęstuje mnie talerzem swojej zupki. Wiesz, wyglądasz na mocnego chłopa, może wyświadczyłbyś mi pewną przysługę. Dobra, czego chcesz? Czego chcesz, blizna? Gdy uciekliśmy z Górniczej Doliny, zapomniałem zabrać stamtąd pewną rzecz, rzecz dla mnie bardzo ważną. To wszystko działo się tak szybko, magiczna eksplozja, panika i zamęt. Dopiero gdy dotarłem tutaj i nieco doszedłem do siebie, przypomniałem sobie, że zapomniałem zabrać pewien pierścień. To złoty akwamarynowy pierścień, który leży w jednej ze skrzyń w dawnych komnatach Gomeza. Szczerze mówiąc, był własnością Gomeza, ale ja zawsze marzyłem, aby go mieć dla siebie. Dostań się do zamku w Górniczej Dolinie, jeśli zdołasz i wykranij dla mnie ten pierścień. Komnata Gomeza znajduje się na piętrze, środkowe drzwi. To ryzykowne zadanie. Co dostałem w zamian, jeśli zdołam odzyskać ten pierścień? Nie mam pieniędzy ani bryłek złota. Wiesz jednak, gdzie został ukryty pancerz magnata, należący niegdyś do Kruka? Wątpię, aby Kruk się nim jeszcze interesował. Przynieś mi pierścień, a dostaniesz ten pancerz. Dobrze, spróbuję zdobyć dla ciebie ten pierścień. O, dobra, złoty pierścień Gomeza. No, spoko, taki chłopiec na posyłki z nas będzie dla tego blizny. Znajdziemy mu ten pierścionek i w sumie to wszystko chyba. Nie będzie miał żadnego dla nas chyba już zadania. Ale mógłbyś mi dać ten pancerz, wiesz? Przydałby mi się. No dobra, trudno. Chodźmy tutaj sobie do Fortuno teraz. A potem sobie pójdziemy tam do Karczemki. Dobra, pani Fortuno, co tutaj, o, masz tu kufer nawet, no proszę cię, proszę. Otworzony nawet, leśna jagoda, mięso, zielony nowicjusz, leżał w skrzyni Fortuno. No przeczytajmy go sobie, żeby się tego nauczyć, jeżeli się da tak uczyć. Gdzie to jest? Gdzie? Tutaj gdzieś to będzie, rozkazy, list gończy, przepustka, nie. Ja nie chcę takich rzeczy, chcę tylko, no gdzie to jest? Gdzie? Jest, zielony nowicjusz. Te łodygi można całkiem nieźle zwijać, ale nie ma porównania z tym, co mieliśmy w obozie na bagnie. Jeśli wezmę wyciąg z dwóch łodyg bagiennego ziela i zmieszam go z polnym rdestem, można to będzie porównać do zielonego nowicjusza. Zielony nowicjusz łagodzi wszystkie bóle i oczyszcza umysł. No, prawdopodobnie tak jest. Dobra, panie Fortuno, to w takim razie zapiszmy się przed nim. Czarna chmura nad domem. Czarna chmura nad domem. No, już ma z widy jak Lester.
Przyzywałem go. On, który mnie obserwuje. Och nie, odejdź, zostaw mnie. O czym ty gadasz, koleś? Właśnie. Zielony. Zielony nowicjusz. Nie mogę go znaleźć. A, masz, weź tego skręta. Jak mogę ci pomóc? Masz. Weź to bagienne ziele. Bagienne ziele, a nie skręta. Właśnie. Co to ma być? Nie zielony ani niesilny. Nie zielony, nie silny. Jak mogę ci pomóc? Zielony. Zielony nowicjusz, będziesz chciał zielonego nowicjusza, tak? To musimy znaleźć laboratorium i to jakoś zrobić sobie. Tu mamy faję wodną. I co tu? Jeszcze tutaj mamy w sumie to nic. Dobra, chodźmy sobie tutaj do karczemki. Może tam będzie laboratorium, a może nie. Sprawdźmy to. Byłoby fajnie, jakby było tutaj. Chociaż wątpię w to. Kim ty jesteś? Jesteś Loganem. O, to ty, frajerze, który na błotne węże ze mną polowałeś. Co u ciebie słychać? Co u ciebie słychać? No cóż, przynajmniej jestem w środku. Lucia pędzi naprawdę mocny bimber. No i świetnie. Esteban nie pozwala mi jednak wejść do kopalni. Przynajmniej na razie. Ale dostałem kilka innych zadań. A może no mogę ci pomóc, co? Co ci kazał robić? Ktoś próbował zabić Estebana. Chcę wiedzieć, kto za tym stoi. Ja też bym Esteban bardzo chciał. Esteban sądzi, że w sprawę zamierzany jest Snaf. Mam mieć na niego oko. Snaf? Nasz dobry kumper ze starego obozu? Nie, coś ty. Snaf, powaliło cię. Zaćpałeś się chyba czegoś. Nie, Snaf to dobre potrawki robi. Bardzo dobre potrawki. Dobra, co my tu mamy? Mamy, o, takie coś. O, mamy tu, mamy srebrne naczynie. Srebrny puchar, jakieś świeczniki, znowu jakiś złoty pucharek. Mamy skrzynię i kuferek. W sumie to tamto też jest kufer, ale tak bardziej na skrzynię wygląda. Lewo, prawo. Jeden wytrych straciliśmy. No dobra, nie będziemy się wczytywać. Nie chce mi się, tak naprawdę. Dobra, tu mamy jeszcze kufer. Sobie go otwórzmy. Jest to prawo, lewo. Kurde, prawo, lewo. O, już nie mamy wytrychów. No świetnie. Prawo, lewo. Coś takiego to było. No, Bezi, leć już tutaj. Już. Prawo, lewo. Prawo czy lewo? Prawo. O, dobra, udało się. Przepis na podwójny młot low. Jak przygotować podwójny młot low? Za chwilkę sobie go przeczytamy, tylko najpierw porozmawiamy tutaj z tą resztą ludzi. O, mamy wodę. Zabierzmy sobie ją. Jeszcze nas nawet nie posądzają o kradzież. No świetnie. Tak ma być. Kociołek mamy. Dobra, ze Snafem czy Lucją? Ze Snafem niech będzie. Ze Snafem. Chcesz pić? No, oczywiście, że chcę. Czego potrzebujesz? Czego potrzebujesz? Hej, ja cię skądś znam. Byłeś kucharzem w starym obozie. Masz coś dobrego do jedzenia. Chciałem sprawdzić nowy przepis. Ognisty gulasz. W mocnym sosie. Mocny sos? Ognisty gulasz? Sos z bardzo mocnego bimbru. Dostałem ten przepis od niejakiego Lu. Zdobądź składniki i przygotuj bimber w laboratorium, a ja zrobię sos. Co ty na to? Pewnie, dobrze, zrobię to. Nie mam czasu na to. Ognisty gulasz? Chrupiące, delikatne, pieczone mięso w otoczce z ognistej kapusty. Spokojnie, mam już przygotowane składniki. Dobrze, zrobię to. Super, oto przepis. Dziękuję, już mam dwa przepisy chyba. A nie, tamto był przepis na podwójny młot low. No spoko. Hej, ja cię skądś znam, byłeś kucharzem w starym obozie. No dokładnie, tak, byłem. Jednak ja ciebie jakoś nie bardzo pamiętam. Pomogłem ci kiedyś w opracowaniu nowego przepisu. Potrawka z chrząszcza, a la Snap z ryżem i grzybami, pamiętasz? To ty? Kto by pomyślał? Tak, teraz sobie przypomniałem. Pamiętam, że oferowałem ci darmowe porcje i że udało ci się znaleźć strażnika Neka, którego wysłałem na poszukiwanie grzybów. Jak tam twój przepis? Gaduję, że nie przyjął się zbyt dobrze w starym obozie.
Masz rację, wielu ludzi narzekało na tę potrawkę. Brutal Herek chciał mi spuścić łomoc z tego powodu. Twierdził, że chciałem go otruć. Co za tupet. Właściwie jedynym miłośnikiem potrawki był mój sąsiad Wrzód. Pamiętasz go? Lepiej mi go nie przypominaj. To były czasy, nie? No tak, o ile pamiętam, to były moje początki jako więźnia w kolonii. Później jednak nie miałem czasu na tak przyziemne sprawy. Jasne, miło się rozmawiało. Niestety teraz muszę zająć się przygotowaniem gulaszu na specjalne zamówienie Fiska. W porządku, trzymaj się. Koniec. Dobra, co ty mi tu dałeś? Co ty mi tu dałeś, panie? Jakiś przepis mi dałeś, a jeden przepis musimy przeczytać. Gdzie one są? Stary przepis ważny. O, jest. Na podwójnym utlow. Składniki mocnej nalewki. Bierzesz butelkę, a także dwie rzepy i sporą garść bagiennego ziela. Dodajesz do tego kły błotnego węża. Mieszasz w butelce i gotujesz z działką rumu. Na zdrowie. Według starego ślepca lepiej nie wdychać wyziewców. Nie mamy rumu, tak? Rumu nie mamy, prawdopodobnie. Gdzie to jest? Szybki śledź. No, nie mamy rumu. Tak myślałem, że nie mamy rumu. No ale dobrze. I nie mogę u ciebie nic kupić. No, szkoda. Będziemy musieli wrócić do tego. Do Samuela z tam u piratów. Dobra, jeszcze tutaj mieliśmy drugi przepis na ten podwójny młotlow. Gdzie ty jesteś? Gdzie się schowałeś? Tutaj gdzieś jest. Tu? O, tu. Tutaj co potrzebujemy? Weź stary dobój młotlow i przedestyluj go jeszcze raz. Ten wywar może przyrządzić jedynie ktoś doświadczony w destylacji. Profan może od tego nie tylko oślepnąć, ale też całkiem wysionąć ducha. No dobrze, rozumiem. To prawdopodobnie Samuel albo ten tu Snaf. Chyba, że my będziemy mogli to robić. Chociaż wątpię. Hej! Hej, Lucia! Co słychać? Hej, czy ty przypadkiem nie jesteś z Corinis? Co słychać? Słuchaj... O, Lucia, to ta. Do Snafa. Właśnie, z Corinis. A jak chcesz się napić, to rozmawiasz. Była misa tam jakaś Lucia, czy coś takiego. I ona zaginioną jest. Co masz mi zaproponować? Hej, czy ty przypadkiem nie jesteś... Możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie... Oczywiście. Mogę zręczności? A, nie chcę słychać. Nie chcę tutaj o żadnej zręczności słyszeć. Nie uczymy się tego. Hej, czy ty przypadkiem nie jesteś z Corinis? Co możesz mi zaproponować? Co? Niestety nie mamy piwa. Mamy tylko to, co przywieźli paladyni. Przynajmniej do czegoś się przydali. A poza tym mamy mocniejsze trunki pędzone na miejscu. Grog i biały rum. Grog i biały rum. Powinieneś spróbować tego. Dostałam przepis od Samuela. Ten stary pijak wie, jak mieszać trunki. Mhm. A może jednak nie mamy czegoś innego niż a nie, nie białego rum, nie tam rumu. Bo czy tutaj jest w ogóle rum? Takie coś jak rum? Czy tylko biały rum? No, musiałbym przejść się do tego Samuela w sumie. Hej, czy ty przypadkiem nie jesteś z Corinis? Hej, czy... Nie przypominaj mi o tym miejscu. Miałam tam straszne życie. Gdy przypływały nowe statki ze skazanymi, miasto tętniło życiem. Ale pozostali... Nie, dziękuję. Może to dlatego, że jesteśmy na wyspie. No cóż, tamte czasy to już przeszłość. Zerwałam już z Elwichem. Dlaczego? Bo to tchórz. Gdy bandyci mnie porwali, nic nie zrobił. Dobrze, i co zamierzasz teraz robić? Nie lubisz paladynów, nie lubisz... prawda? Tych fanatyków mordujących dla zakonu magów ognia? Nie. Lord Hagen i jego oprychy zajęli miasto. I wszyscy ich teraz bardzo słuchają. Bardzo dobrze, też ich nie. A to mi się nie spodobało. Nie chciałam czekać, aż przyjdą do Czerwonej Latarni mnie aresztować. Mhm. Paladyni są wojownikami Innosa, nie są mordercami. Paladyni nie walczą w imieniu Innosa, on sam wybiera sobie wojowników. To drugie. Paladyni nie walczą w imieniu Innosa, on sam wybiera sobie... Naprawdę? Uważam, że ludzie sami decydują o swoim przeznaczeniu. Ale twoje słowa mnie zastanawiają. Mówisz niemal jak jeden z nich. Co? Paladyni są wojownikami Innosa, nie są mordercami. Zabiłaś już kiedyś kogoś? Zabiłaś już... Nie. I bardzo mnie to cieszy. Proszę, nie rozmawiajmy już o poważnych sprawach. Pijmy i cieszmy się każdą chwilą podarowaną nam przez bogów. I co zamierzasz teraz robić? Chcę się czegoś napić. Chcę stać się bardziej zręczny. Wiecie co? Wczytajmy się. Bo może możemy poprowadzić jakoś inaczej tą rozmowę i coś z tego wyniknie. Jak nie, no to trudno.
No, dobra, wczytaliśmy się. Tutaj weźmy to wszystko. Co słychać? Czy ty przypadkiem nie jesteś skoro nic? Dobra, to najpierw sobie dajmy. I co zamierzasz teraz robić? Zobaczymy. Na razie dobrze mi tu, razem ze Snafem, Fiskiem i innymi. Rozumiem cię, rozumiem. Rozmawiałeś już z Torusem? Oj, no się. Nie rozmawiałem. Kiedyś rozmawialiśmy. Przepraszam. Tak dawno bardzo. A wracając do twojego pytania. Nie mam określonego celu. Biorę, co daje mi los. Mhm, w ten sposób. Co słychać? Dobra, dajmy to. Możesz mnie czegoś nauczyć. Bla, 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 bla. Co możesz mi zaproponować? Dobrze, nie lubisz paladynu. Chce się czegoś napić. O, ona ma grog, ma biały rum, piwo, gin. No chyba jednak to jest inaczej. Nie ma tutaj takiego czegoś jak rum, tak mi się wydaje. Bo powinna mieć rum. Nie mam pojęcia w sumie. Dobra, zapis. Hej. I tutaj pani... nie lubisz paladynów, prawda? Dobra, to wszystko wywalmy. Paladyni są wojownikami Innosa, nie są mordercami. Naprawdę? Ich broń jest równie skrwawiona jak broń bandytów i piratów. Jedyna różnica polega na tym, że oni postępują w imię Innosa, a nie dlatego, że chcą przetrwać. No to prawda. Chcesz splugawić imię Innosa, kobieto? Paladyni nie walczą w imieniu Innosa, on sam wybiera sobie wojowników. Chcesz spluga... Jak mogłabym to zrobić? To mężczyźni czynią zło w jego imię. Ja nie wątpię w boskie pochodzenie Innosa. No i bardzo dobrze. Paladyni nie walczą w imieniu Innosa. Zakończ rozmowę. Dobra, czyli od razu zakończymy rozmowę. A co daje zakończenie rozmowy? A, w ten sposób. No dobra. No to w takim razie, obojętnie co damy, nic z tego nie wyniknie. Nie ma tutaj określonego celu w tej rozmowie, tak naprawdę. Hej. Dobra, dajmy to wszystko. Nie potrzebujemy jakichś tam rozważań. To już wszystko daliśmy. To też możemy. Dobra, zabiłaś już kiedyś kogoś. I to wszystko. To byłoby koniec na rozmowę z tobą. I okej. Coś tutaj mamy? Mamy gulasz. Dobrze, niech będzie sobie gulasz. Zapis i lecimy w górę. Na górę. Tu powinien być Esteban, tak? Czy nie? Tutaj jest Izabel jakaś. Czy to nie tutaj Esteban? Chyba nie tutaj jednak. Tytoń grzybowy. Co tu jeszcze mamy? Mamy tylko Izabel. O, mamy laboratorium. No spoko. Laboratorium będzie spoko. Co to jest? Coś tutaj mi leży. Ważna wiadomość. No proszę, drugi stół alchemiczny, menzurki jakieś. Rum. To był rum? Czy to był rum, czy biały rum? Gdzie to jest? Szybki śledź, biały rum. Grog. No chyba biały rum to jest rum. Albo tam było napisane biały rum? Nie zauważyłem. Dobra, pani Izabel, za chwilkę sobie z tobą porozmawiamy, ale sprawdźmy, czy coś tu jeszcze jest. Nie, nic nie ma. Dobra, czy będziesz miała coś ciekawego, czy nie bardzo? Kolejna śliczna dziewczyna. Jeszcze jeden tempak uważający się za groźnego bandytę. Czego chcesz? Czemu tak ostro? Przychodzę jako przyjaciel. Tak? Odkąd tu przybyłam, otaczają mnie sami przyjaciele. Jestem... tak, wiem, kolejnym idiotą, którego przywiódł tu błysk złotych bryłek. A ja jestem Izabel, idiotka, która dała się namówić na przybycie tutaj ze swoim narzeczonym. Niech go tam Beliar mocno trzyma w garści. Czyżby zginął? Zapłacił życie za własną kłopotę, wchodząc w drogę ludziom Estebana. Zabiły go długi hazard, rozumiesz? Co, jak sobie teraz radzisz? Nie wyglądasz na kogoś, kto umie trzymać w rękach kilof. Snaf to dobry człowiek. Pomagam mu w gospodzie, mam jedzenie i kąt do spania. I myślę, co zrobić tutaj ze swoim życiem. Co sądzisz o Lucy? Skrywa jakąś tajemnicę z przeszłości, ale mnie się nie zwierza. Niezbyt się lubimy. I pociąg do trunków, silnych facetów i drobnych szwindli mocno nas podzielił. Wydajesz mi się inny niż ta cała hołota. Może mógłbyś mi pomóc w pewnej sprawie? Cóż, skoro obdarzasz mnie zaufaniem, to delikatna i może nieco nawet niebezpieczna sprawa. Miałam cenny naszyjnik, złoty, pamiątka po matce. Wiem, że to łatwe i sentymentalne, ale chciałbym go odzyskać. Mój kochany przegrał go w kości i ma go teraz ten szprawiec Esteban. Wiem, że kręcisz się w jego kompanii i nie pytam dlaczego.
Gdybyś jednak zdołał odszukać ten naszyjnik. Zrozumiałem, co masz na myśli. Jeśli wpadnie w moje ręce, zwrócę ci go, obiecuję. Proszę, wróć do mnie, jak będziesz cokolwiek wiedział. Spoko. Oczywiście, że wrócimy. Jakżeby inaczej. Czy tu coś jest? Księga doświadczenia. Księga runiczna, czy tam jakiejś magii runicznej 3. Sobie weźmy je, poszukajmy tu i przeczytajmy. Księga doświadczenia, dobra. Rozumiem. Rozumiesz? To dobrze, ja też rozumiem. Księga runiczna magów ognia, krąg trzeci. Czy coś nam daje to? Nie, nie bardzo, nic nam to nie daje. Więc spadamy stąd i lecimy dalej, do dalszych rozmów. Jeszcze tutaj parę człowieków mamy, może zdążymy w tym odcinku z wszystkimi porozmawiać. Ja mam taką nadzieję, może jeszcze parę zadań się nawinie. Kim ty jesteś? Sanders. Hey, you. Kim ty cholera jesteś? Jak leci? Złoto, kolego, złoto. Złoto w tym wszystkim jest najważniejsze. Złoto. Koniec. Okej. To ładnie, ładnie. Ładne rozmowy sobie prowadzi pan Sanders. Dobra, kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Czy ty jesteś z Katti? Nie. Nie z Katti. Tu jest Esteban. Tu jest Aidsfold jakiś. Justus. Extract Money, zabierzmy to. Czy my teraz z tymi chcemy rozmawiać? Wydaje mi się, że tak, Justus, z tym porozmawiajmy. Hej, you, wszystko w porządku? Wszystko. Czekaj chwilę, czy ja cię skądś nie znam? Nie? Coś ty. Trzeba uważać na to, co się... nie, to nie ty. Spadaj! Już idę, co słychać? Spakuj! Co? Spakuj! Okej, niech ci będzie. Esteban Hans. Kim ty jesteś? W porządku? Tknij tylko Estebana! A zginiesz. Esteban, najpierw z tym porozmawiajmy, z jakiś Aidsfold to jest. Witaj. Żegnaj. Okej, spoko. Niech będzie. Panie Esteban. Więc to ty jesteś tym gościem, który wywalczył sobie wejście do obozu. Oczywiście, że tak. Jakżeby inaczej. Wieści szybko się rozchodzą. Franco był twardy. Nikt nie śmiał mu się przeciwstawić. Nikt poza tobą. Mówię to tylko po to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jeśli spróbujesz tego samego. Przecież sobie też pokonam, bo że jesteś nieśmiertelny koleś. Więc co tam gadasz? Chcę wejść do kopalni. Potrzebuję lepszego pancerza. Zapiszmy się najpierw, zobaczmy, co on tutaj nam powie. Potrzebuję lepszego pancerza. Masz już zbroję. Musi ci wystarczyć. Sobie załatwię kiedyś, wiesz? Chcę wejść do kopalni. Oczywiście, że tak. Rozmawiasz z właściwą osobą. Każdy, kto pracuje w kopalni, dostanie ładny udział w złocie. A ja odpowiadam za czerwone kamienie, bez których Torus nikogo nie przepuści. Daj mi jeden z tych czerwonych kamieni. Daj mi je, pewnie, ale nie za darmo. A za co? Zwykle domagam za co? Się pewnego udziału w wykopanym złocie. Mm-hmm. Jak tam twoja sprawność? Znasz już parę sztuczek, prawda? No oczywiście, gdybym że tak. Dał ci czerwony kamień, to na pewno nie dlatego, że jesteś wykwalifikowanym kopaczem. Nie. Mam dla ciebie inne zadanie. Jakie, tak? Dawaj czerwony kamień, bo sam go sobie wezmę. Zapis. I dawaj to. Tak. Jeden z bandytów próbował mnie usunąć. Jednak to on został usunięty przez moich strażników. Pewnie chciał zająć twoje miejsce, co? To był dureń. Skretyniały oprych. Szczerze wątpię, że sam wpadł na ten pomysł. Nie, wykonywał czyjeś zlecenie. A ja mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Nieważne, kto wysłał zabójcę, zapłaci za to. Znajdź go, a ja wpuszczę cię do kopalni. No i ciekawe, kto to jest. Przysłał mnie tu Senian. Senian? On też dla mnie pracuje. Kazałem mu mieć oczy szeroko otwarte. Racja, przysłał mnie Senian. Od czego mam zacząć? Od czego? Wszyscy w obozie wiedzą o tym incydencie. Tak więc nie musisz tego trzymać w tajemnicy. Spróbuj się dowiedzieć, kto jest po mojej stronie, a kto nie. Porozmawiaj ze Snafem. Ten gruby kucharzyna zawsze dużo wie. Ze Snafem? A co do tego zadania? Słuchaj, mam także inny. Wróć muszę zajmować. Dobrze, dobrze. Dawaj czerwony kamień, bo sam sobie go wezmę. Na razie tego nie dajemy. To pewnie będzie po prostu walka z nimi, TP. Takie coś. Ty tutaj jesteś. Mogę to otworzyć? Mogę. Pięknie. Tutaj mamy kuferek. Lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo. Dobra, złoto i wytrychy. A dobra, to skoro mamy wytrychy, to nie będę się wczytywał.
nie potrzebujemy się wczytywać, skoro już tutaj mamy wytrychy jakieś. Eizwold, nie, nic nie powiesz. Nic nie powiesz nam. Szkoda, w sumie dziwne, że tutaj nikt się nie skarży na to, że okradam ich. Ale dobra, dla mnie lepiej. Dla mnie lepiej, o, nic tu nie ma. Ładnie, ładny kufer. Tutaj mamy jakiś kuferek, jest zamknięty, no w porządku. Otworzymy go sobie. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. O, dobra. Ognista strzała, no w porządku. Tu jeszcze jakaś ognista strzała jest? Nie, to było dziwne dość, ale okej. To było dość bardzo dziwne. Skórzany mieszek. No, w porządku. I tutaj mamy jeszcze kogo? Złego? Nie, Fiska. Fiska, pomyliło mi się ze złym. Tutaj nie ma złego, tylko Fisk jest. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Słuchaj uważnie. Chcę, żeby coś z tym zrobić. Jasne? Pewka. Mam własne problemy. Sam jestem poszkodowany. Jak to? Słono, zapłaciłem za moją ostatnią przesyłkę. Ale nigdy do mnie nie dotarła. Jakaś świnia ją zabrała. Ktoś mi ją ukradł. I to jeden z naszych. Co to za przesyłka? Paczka pełna wytrychów. Miała zostać odebrana od piratów, ale przechwycił ją gość imieniem Juan. A tyle złota za nią dałem. No już wiemy kto. Rozmawialiśmy tam z nim. Właśnie. Będziemy musieli sobie tam pójść. Juan pracował dla Estebana. Juan pracował dla Estebana. Co? Nie udawaj. Wiedziałeś o tym. Masz rację, ale chyba rozumiesz, czemu ci o tym nie powiedziałem. Każdy w obozie wie, że pracujesz dla Estebana. Nie mam zamiaru się w to wplątać tylko dlatego, że chcesz ten swój czerwony kamień. Rozumiem, nie wierzę ci. Tak naprawdę to nie pracuję dla Estebana. Nie wierzę ci. Nie wierzę ci. A wiesz sobie w co chcesz, ale ostrzegam cię. Jeśli nagadasz... Skopiesz mi tyłek. Dobra, wczytajmy się, zobaczmy co powiesz na trzecią i pierwszą kwestię. Bo mnie to bardzo ciekawi. Co ty tam masz do powiedzenia jeszcze, co? Hej. No, panie Fisk. Dobra, to wszystko omijamy oczywiście. Co to za przesyłka? Super, super. Juan pracował dla Estebana. Rozumiem, tak naprawdę to nie pracuje dla Estebana. Chcesz oszukać starego głupca? W takim razie dam ci dobrą radę. Lepiej się tym nie chwać. Jeśli chodzi o Estebana, to nie powinieneś wierzyć nikomu. Nawet mi. Jasne? Dobra, dość tego, bo jeszcze ktoś nas usłyszy. Takie coś, dobrze. A to pierwsze? To też chyba będzie takie zwykłe zakończenie rozmowy. Za chwilkę sobie wybierzemy takie najlepsze. No, co wiesz, blablabla? No, super, nie obchodzi mnie to. Co za przesyłka? Dobra, tu możemy się zapisać. I dawaj, panie Fisk. To. Rozumiem. Dobrze, nie krzycz. Ktoś może nas podsłuchać. Dobra, to w sumie to samo. Walić, nie musimy się wczytywać. O, półka na książki. Co ty tam robiłeś? Ja sobie czytam książkę, jak nie widzisz. Nic nam nie daje. Hej, co ty tam robiłeś? Cisza tam. Cicho bądź. Nic mnie to nie obchodzi, co ty tam gadasz. Nawet nie wiem, kim jesteś, koleś. Co to jest za wejście dziwne? O cholera, czy mogę tak oszukać tego? Torusa? Czy tutaj jest Torus, czy nie? No nie wiem, nie wiem. Dobra, zapiszmy się w takim razie. Tutaj mamy kuferek jakiś. Co w nim jest? Złoto i sztylet. Okej, w porządku. I tu mamy jeszcze... Tutaj mamy... kufer też. Możemy go sobie okraść. W ten sposób, no dobra. A ja chcę cię zabić, wiesz? O cholera, wszyscy na mnie się rzucili. Dobra, to walić. Idziemy stąd w takim razie. Nie będziemy tutaj nic okradać. On musi spać chyba. Czy coś takiego. Chyba tak. Dobra, lećmy dalej. Tu nic nie ma. Czyli musimy porozmawiać jeszcze tutaj z paroma ludźmi. Kim oni są? Sam tak mówiłem. Czy Torus mnie przepuści tam? Chyba nie. Chyba jednak tam nie wejdziemy. Pomyliłem się. Bo tutaj mamy o takie skałki. O, to nie wyrolujemy go. Widzicie? Nie da rady tak. A myślałem, że da radę. Sorka. No, nie da się. Nie da się. Trzeba zrobić tutaj, być murzynem i
zawalczyć tutaj dla nich. Tutaj mogę wejść na górę? Nie, nie bardzo. Dobra, nie rozmawiam z nim na razie, bo chcę tutaj z tymi porozmawiać. Grawo i Orwy. I tu mamy jeszcze parę ludzi. Niech będzie Grawo. Hej, kopaczu, jak leci? O, będzie dzieci niełatwa. Czyli mi się uda, tak? Tak. Hej, kopaczu, jak leci? O, odkąd upadła bariera, nie mogę narzekać. Co prawda straciłem swoje wpływy, które miałem w starym obozie, ale tutaj żyje nam się całkiem nieźle. Kogo ciekawego mogę tutaj spotkać? Właśnie. Możesz tu spotkać kilku uciekinierów ze starej kolonii, jak choćby kupca Fiska czy kowala Huno. Jest tu także karczma Snafa, ma talent gruby kucharzyna. Niegdyś słynął z potrawki z chrząszcza. Teraz jednak serwuje porządnie dania, a w jego karczmie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Poza tym jest kilku nowych, takie tam zbiry z okolic miasta. Niektórzy są dość potężni, Kruk szybko im zaufał. Kogo masz na myśli? Choćby Estebana, gość nie był nigdy w kolonii, a Kruk mianował go zarządcą tej części obozu. Wydaje mi się jednak, że była to zbyt pochopna decyzja. Czym się teraz zajmujesz? Jestem już stary, nie nadaję się do pracy w kopalni. Siedzę sobie w obozie i plotkuję z kim popadnie. Wraz z chłopakami ze starego obozu często też wspominamy stare dzieje. Co miałeś mi powiedzieć o tym frajerskim Kruku? Oj, nie chciałbyś mieć w nim wroga, wierz mi. Bardzo zmienił się od upadku bariery, emanuje od niego mrok. Szczerze się cieszę, że nie zagląda do tej części obozu. Niech sobie bada świątynię, kopalnię, czy co to on tam robi. Koniec. Dobra, a ty, Orry, kim jesteś, panie? Jakimś strażnikiem. Kim jesteś? Naprawdę mnie nie poznajesz? Czy do tego obozu trafiają już sami idioci? Obawiam się, że nie, ale z chęcią porachowałbym ci kości. Dobra, już dobra, jestem Orry, tyle powinno ci wystarczyć. Nie kojarzę kolesia tak naprawdę. Czym się tutaj zajmujesz? Obijam się i czekam na lepsze czasy. Taka miła odmiana po wiecznym staniu na warcie w kolonii. W kolonii, tak, do zjazdka pilnowałem placu wymian, stąd cię znam. Racja, tam był jakiś tam koleś. Gadałeś ze mną po tym, jak Bullet porządnie obił ci rej w edycji rozszerzonej, czy on był taki? Czy był tam Orry? Chyba był. Tak się składa, że dostał za swoje, podobnie jak Gomez, Bartolo i cała reszta tałataństwa. Tak, słyszałem o tym. Kruk ostrzegał nas przed tobą. Masz szczęście, że cię jeszcze nie wydałem, skurczybyku, krążą za tobą, listy gończe. Co im możesz powiedzieć o Kruku? Najlepiej idź do śmietyni i sam się przekonaj. Koniec. No dobra, nikt takie rozmówki. Jeszcze tutaj zapytajmy tych tutaj, czy wiedzą coś o tym polowaniu na Estebana. Nie wiem, ty mi w porządku? Spotknij tylko jest. A, dobra. Ty nic nie wiesz, albo nic nie powiesz. Co już o próbie zabójstwa, co właśnie? Co o tym wiem? To ja połamałem kolesiowi nogi. I to samo zrobię każdemu, kto trochę ci nie pasuje wygląd do twojego... wygląd do twojego głosu, właśnie, albo głos do twojego wyglądu. Znajdź zdrajcę, a coś tam. Super. Znajdę zdrajcę, ale wiesz co? Najpierw się prześpię, bo już tutaj się ciemno robi. Tak naprawdę. I lepiej zasnąć sobie. Do poranka. Tak, do poranka. Po porządnym śnie czujesz się wypoczęty. I która jest godzina? 6:35. O cholera. O, wszyscy nawet tutaj stoją. No proszę, proszę. A ty, panie Sanders? Panie Sanders, koniec. Nie masz nic, żadnych rozmów. W porządku. Dobra, chodźmy sobie tutaj w takim razie. Porozmawiajmy z tymi i chyba będzie czas na porozmawianie z Torusem. Czy zdążymy tutaj w 7 minut z nimi porozmawiać? Myślę, że damy radę. Handlujesz może sprzętem kowalskim? Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Będzie dziecinnie niełatwa. Czekaj tylko, ty parszywy. Dobra, taka dziecinnie łatwa, że nie dziecinnie niełatwa. Świetnie. Panie Paul, handlujesz może sprzętem kowalskim? Huno chyba ma stal. Ja mam tylko kilka kawałków rudy. Ale one rozumiem. Nie są na sprzedaż. Ruda to jedyna cenna rzecz, jaką posiadam. Nie musiało się to zdarzyć. Pracujesz dla Huno? Właśnie. Chciałem zarobić trochę złota, zacząłem więc pracować dla Huno. Od tamtej pory, od Estebana, nie dostałem już nic. Powiedział mi, że nie jestem już potrzebny. Tak nie więc praca potrzebny. Dla Huno to... O cholerka. Smuteczek. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana, co? Nic. Nie mam z tym nic wspólnego. Czego ode mnie chcesz? Chcę wiedzieć, co wiesz. Wszystko w porządku? Wszystko, człowieku. Ja chcę tylko spokojnie pracować. Chcesz spokojnie pracować. No dobrze. Niech ci będzie. Dam ci spokojnie pracować. Hey, you. Huno, ty powiedz coś o sobie. Co masz do sprzedania?
czego potrzebujesz? Masz dwie bryłki rudy. Czy one będą potrzebne? Nie wiem, ale sobie je weźmy. Weźmy sobie je. Ale kilofy rozłożone dziwnie. Złoty miecz. Co? Zwykły miecz. Turak, Morgenstern. Od razu widać, że znasz się na swoim fachu. Właśnie. Razu, już to kiedyś słyszałem. Przynosisz stal? Pewnie. Stal? Nie, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Wyglądasz znajomo. Spotkaliśmy się wcześniej? No oczywiście, że tak. Nie pamiętam tego. Oczywiście, w Starym Obozie. A możemy dać. On jest Huno, dobrym przyjacielem chyba. Oczywiście. Nie wyda mnie. W Starym Obozie. Racja. To ty jesteś tym wścibskim gościem. Myślałem, że nie żyjesz. Cóż, wszyscy tak sądzili. Kto jeszcze przeżył? Paru ludzi. Niektórzy uciekli z krukiem, tak jak ja. Wielu zginęło w obozie. Ja też wielu zabiłem, wiesz? Opowiedz mi o ucieczce. Potrzebuję lepszej zbroi. A co do próby zabójstwa Estebana? A co, czego ode mnie chcesz? Szukam osoby, która zleciła zabójstwo. I przyszedłeś z tym do mnie? No oczywiście, myślałem, tak. Że możesz coś wiedzieć na ten temat. Ale nie wiem. Coś ukrywasz mi, koleś, wiesz? Opowiedz mi o ucieczce. Potrzebuję lepszej zbroi. Potrzebuję... Cóż, możesz ją mieć. To, że jest taka droga, to wina Estebana. Ten parszywy pies ściąga haracz z każdej sprzedanej przeze mnie zbroi. I kup ciężki pancerz bandytów. 2010 sztuk złota. 70, 70, 25, 25. Za chwilkę sobie zobaczymy, czy to się nadaje. Opowiedz mi o ucieczce. Opowiedz, kiedy przestała istnieć bariera, zapanował chaos. Niektórzy się ukryli, inni uciekli, a wszystko zostało splądrowane. Co zrobiłeś? Próbowałem uciec z obozu, gdy nagle zrobiło się strasznie jasno i poczułem straszliwy ból. Trafił mnie cholerny piorun. Ciągle mi się zdaje, że go słyszę. Później dowiedziałem się, że znalazł mnie Torus i zabrał ze sobą. Potrzebuję lepszej zbroi, co masz do sprzedania. Dobra, zapiszmy się. Zobaczmy, jaką my mamy zbroję najlepszą, co? W sumie ten pancerz bandyty nie będziemy nosić cały czas, więc... Ten lekki pancerz bandyty nie będziemy nosić cały czas, tylko sobie będziemy zmieniać, jak będziemy polować na coś, czy tam już nie będziemy u bandytów. A z tym pancerzem, co on tam ma, to też jest pancerz bandyty, więc tak, no nie wiem za bardzo, bo inni będą nas atakować, jeżeli będziemy mieli go założonego, więc tak trochę... Trochę niefajnie. Tutaj jest 50, 50, 10, 30, 50. Tam była wymagana siła w tym ciężkim pancerzu, czy nie bardzo? Potrzebuję lepszej zbroi. Dobra. Chyba tak, chociaż nie wiem. Dobra, kupmy go sobie. Wygląda nieźle. Potrzebuję lepszej zbroi. Możesz ją ten pa. Aha, drugą mogę. Rozumiem, że tak to też się da. Dobra, zobaczmy ten pancerzyk. Wymagana siła 50. Tak to wygląda, tak? Dobra, wiecie co? Możemy sobie zostawić, nie będziemy oszczędzać złota. Po co? Nie ma to sensu tak naprawdę. Możemy sobie zostawić ten pancerzyk. Tutaj mamy jeszcze jakiś kuferek, mamy rdeścik polny również. To sobie weźmy tutaj, zapolujmy na to wszystko. Znaczy się wszystko ograbmy. No tutaj jest 70, 70, 25, 25. Tak, najlepszy jest. Dobra. Lewo, prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, wryłka złota. Wczytajmy się. Nie pamiętam, czy zapisałem się. Zapisałem się. Musiałem się zapisać. Czy nie bardzo? Zapisałem się, dobra. Cały czas w prawo. No to jedziemy cały czas w prawo, tak jak mówiłem. Za chwilkę w ogóle odcinek się dobiegnie końca. Już 38 minuta. Jeszcze sobie tylko ograbimy to i to byłoby na tyle. Czy coś tutaj mamy? Czyli z Torusem sobie już porozmawiamy w następnym odcineczku. Tu mamy kuferek jakiś, w porządku. To zabierzmy go. Nie ma nic, mamy złoto jakieś. No, takie 2 na 10 bym powiedział. Dobra. Czy coś tu jest? O, ale wielka sala. No proszę, mamy tu instrukcję jakąś. Możemy przeczytać tą instrukcję. Gdzie ona jest? Gdzie mamy instrukcję? Jest instrukcja. Instrukcja, jednoręczny topór. Osoba znająca podstawę kołactwa może stworzyć specjalny topór. Potrzebne są dwa rozgrzane stalowe pręty, jedna bryłka magicznej rudy i 6 sztuk pazurów topielca. Ruda i pazury zbijane są w jedną całość na kowadle wraz ze stalą. Taki topór jest łatwy we władaniu i zadaje spore obrażenia. Huno. Czy instrukcja, czy ktoś chciał jednoręczny topór, to jest? A nie. Bo w Korinis ktoś chciał jakiś przepis, czy tam miecz, jakiś
Inkwizycja? Czy coś takiego? Taki mieczyk ktoś chciał, a mi się pomyliło. Myślałem, że to o to chodzi, a to jednak nie. Mamy tutaj gejzer. Gejzer i coś tu jeszcze było? Mamy zębate ziele, w porządku, dobra. Nic więcej tutaj nie ma, jak widać. Nie, nic tu nie ma. Dobra, to lecimy stąd. I co my tu jeszcze mamy? Czy coś tu jest ciekawego, czy nie bardzo? Mamy strzał parę, możemy sobie je pozbierać. No, bezi zbieraj, bezi. Jeszcze kawałek, jeszcze tu masz jedną. Dobrze, pięknie. I tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma, tak? Nic nie ma? Nie, nic nie ma. Dobrze, no to w takim razie ja sobie jeszcze tutaj mógłbym zobaczyć, albo w sumie razem to już zrobimy. Bo trzeba rozwiązać tą zagadkę, ale to już rozwiążemy sobie w następnym odcinku, tą zagadkę z tym polowaniem na Estebana, czy tam z zabójstwem, ale rozpoczniemy sobie następny odcinek rozmową z Torusem, bo to jest Torus, tak? Tak, to jest Torus, więc tak zrobimy, a jeżeli odcinek się oczywiście podobał, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, komentarza, subskrypcji i dzwoneczka, a więc do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, see ya!